Ale nisko nawet było, czy nie? Nisko? Nawet nisko. Co nisko? No nisko szedłem. Ale no co, ale tym zobaczysz na filmie, nie? Nie paruję, to spin-off. To siemano! Siema, siema, kurde, w końcu ogarnięte interkomy. Miałem opinię, uważaj, miałem opinię na ich temat, ponieważ poprawiliśmy sobie głośniki i słuchajcie je zarąbi. Ty, czekaj, bo ja nacisnąłem coś, ja chciałem podgłosić. Dziewy. To nie mamy gadać silnika, czemu ja zamykam, otwórz się spinoka tak o. Gdzie nie parować? To jest spinlock? Tak, no, to jest... Nie paruję, to jest spinlock, czy tak się nazywa, tak niby. To jest spinlock. No, tak się to nazywa chyba, nie wiem. Tak mówią zawsze na innych spinlock, ale ja tak wierzę. Dobra, dawaj, jedziemy. Prowadzisz? No, jedziemy. Jedziemy. Uważaj. O kurde. Jedziesz. A nie. A, kamerzy, kurwa! Ja nie mogę. Przetestujemy sobie dzisiaj te interkomy, co kupiliśmy. Ile? No. Daliśmy za nie ile? Ale. 100, coś, nie wiem, 180 chyba za sztukę. I widzicie, jak te interkomy się teraz wpisują na takim krótkim odcinku? Cieszę. No moim zdaniem, jak już jest to ogarnięte wszystko, słuchawki są na uszach, no to słychać bardzo dobrze, no nie? Ja daję, jeszcze wcześniej jak dawałem gazu, nie? Ja daję teraz. Myślałem, że nie słyszałem, a teraz słyszymy dobrze, nie? O kurde, kozacko. Ja cię teraz, bo nie zobaczymy, że zasięg testujemy. Zobaczę, będę liczył, bo mam sobie przebieg jeden. Będę liczył... zasięg. No normalnie, kurde. Punkt. Kurde, ja u niego zdawałem ten prawo jazdy, patrzył się w serce. To jest kubacki? No, no. Ja też, on jest spoko, jest kozak mordo, ja pomagam za darą, uciekaj. A gdzie działem, prosto? No, prosto, ja pomagam, jesteś w prawo, ja pomagam. Przepraszam. Gdzie na pasach stanie, kurde. To. Ale co, seria też chyba se daje radę, jak tak strzela w wydechu, nie? Jak właśnie wyciąłeś tą końcówkę, fajnie nawet chodzi. Trzeba sumika, to zamarznięcie jeszcze z tego wydechu, nie? A zobacz... Nie ma, dla mnie się nie dzieje, że wydech jest głośny, tak? Tylko, że fajnie ma takie basowe brzmienie, że strzela z wydechu. Tylko no. To nie zamienić, uważaj. No. Właśnie jak ten, jak miałem tą końcówkę, to całkiem inny dźwięk miał. Zobaczysz u tego, od tej poliftowej, nie? Co o tym gościu? Widziałeś go? No co on zrobił? No ale ten, walił w kierownicę. Właśnie cię dwaj co robił, to mi chodzi właśnie. Jakiś dziwny. A pokazałem siano zapalił majster. Pa, się składam, pa. 8 dych, a nie, złożę się. 6, 7 złożę, pa. 7 dych. Ale nisko, kurde. Ja tak nisko rzadko schodzę. Dawaj, maj, bie, a nie, ciągło. A nie wolno, bo się nagrywa, to się kameruje. Nie wolno? Jesteś pewny? Nie, już nie jestem. Nie, no dobra, już chyba się nie opyla nawet. No. O kurde, co tam leżało? Słyszysz mnie, nie? No słyszę. Dobrze, że słyszysz stówce, pas. Mówiłem, ja jakiś... nie mogę, ale sto. Ale teraz dwie stówy lepsze wydane niż stówy w moim życiu do moto, nie? Fajnie. Najlepiej wydane chyba pieniądze w moim życiu, nie? Nie, moim to na moto tylko, bo kupię lepsze, świat jest tu, je, śmieję się. Coś jak napierdziała mój tłumiczek? Co? Słyszysz, jak napierdziała mój tłumiczek? Nie, no nie, trochę słyszę. No nie słyszałem, jak strzelał na przejeździe, ty jesteś dobry. Nie, no nie słyszałem. Sorry, guys. Dobra, a nagram, jak się składam. No to puścicie czy to? O, to dziadny zakręt, kurwa. Ja tutaj się boję składać ogólnie. Kolano power. Dawaj, wariat jedzie, uwaga, wariat! Dawaj, jak to wiesz. Ty, no kurde. Prawie na kolano. Ty, ale nisko nawet było, czy nie? Nisko? Nawet nisko. Co nisko? No nisko szedłem. Ale no co, ale tym zobaczysz na filmie, nie? No się to nie tak, jak to wyszło. Papa. Nie kopcie już. Muszę kawał i co trzeba. Zatrzymy u mnie jak strzeli. Ty lepiej u mnie, pasto! Cicho, ale u ciebie lepiej, pa. U ciebie głośniej. No bo u mnie, u ciebie cicho, ale bardziej strzela. Dobra, na lewo. Czy lampa mi działa? W ogóle działa. Cześć, działa. O, z kolei przywali, zagamyśliłem się.
Zamyśliłeś się? Zamyśliłem się o moim kochanym moto, który wreszcie działa po 3 miesiącach jeżdżenia i są ja wreszony. Nie mogę, ale ja też. Ale mówiłem, dociekaj się, nie, to ty coś tam, zrób to w końcu, zrobiłem, ja nie mogę, ale w końcu ona jeździ, nie? I to jak jeździ, normalnie, ty nic nie przerywa, i ten zaworki zrobione, wszystko. Teraz to 100 raz można jeździć. Ale tak, żebym czekał. Ty, ale powiem ci, że przez te interkomy to tak ludzie się patrzą. No jedzie, bo gada sam do siebie, nie? Ale jechałem S5 do Berlina po kamerkę. Po chipie na 400 coś koni. I co? Leci? Kurde, jak to leci. Ja jechałem jeszcze na mocniejszym, ja kierowałem to S60, kurde, co to? Kabelek czy mucha? S60, o kurde, kabelek wypadł, no. No, wypadł. Mocno? Zobaczam? Nie, no tylko wisi trochę. Zobaczam. Nic się nie stanie. No właśnie porwie. Jechałem, kurde, wypadł już kałciągiem. S61, po chipie na 300, chyba 20 koni, to już sam kierowałem, to zleci, to zaraz na każdym biegu. A mi się S61 podoba właśnie. Nie, S60 mi się podoba. No to jest sedan kombi. No. A te kombi myślę. Kamera mnie denerwuje, Boże, już mi wypadł i mnie gigozja po szyi, to tak irytujące. Co tak długo, Jezus, mały, teraz pęknie ten bak. Zawsze to samo. O, jedzie, Tomek, jak to było i przyjaciele, ta? A jak? Kurde, ale myłem dzisiaj tą ten, za darmo sobie. I tak plamy takie zostały dziwne. Za darmo, nie mogę się, dawaj, palaka, porydę. O co tu chodzi z tymi plamami? Zacieki to są chyba. No nie wiem. Dokładnie, nie wiem, na myjni, ja zawsze myję na myjni, że nic zacieków nie mam praktycznie. Ale szybko, a słońcu myłeś? No, chyba. To zacieki zawsze będą, bo za szybko wysycha i woda się, nie wiem czy macie, ale po prostu szybko, nie wiem no. Na słońcu zawsze są zacieki, a w dach myję też na słońcu zacieki zawsze. Takie no. Białe, kreskie, długie. No to lipa, kurde, trzeba ręcznie myć. Ręcznie, albo, też są zacieki jakby suszysz na słońcu. A to nie wiem. Trzeba myć w ten i postawić cieniu, ale nie wiem, zobaczymy, pojedziemy, pojadą my dzisiaj. Pa, widzisz to jak ogromne spo. No widzę. U mnie to samo w środku. A palki przed samą walone. Bez jaj. O, mnie nie widać, bo myłem akurat, nie? Ale też grubo było. Co jest? O, gościu się spojrzał. A to też mam interkoma jak pan. Mam słuchawkę, ale mam interkoma. Biedak, nie żartuję. On dzisiaj tam ma dobry dzień bez kitu. Ale ja tak się podjarałem, jak ty napisałeś, że działa normalnie, nie? No ja że działa, a ja sprzedałeś. To takie piękne. W ogóle też napisał pod swoim komentarz, nie? Że czy on doszedł w końcu interkom, że myślałem, że już nie dojdzie. Takie, co? To kto napisał, jakiś znajomy, nie? A mówiłeś, że on jest znajomy, mówię, że ze mną zamówiłeś, a. Ja dałem posta na kartę społeczności wczoraj. No widziałem, no. Co ci wysłałem screena. I pisali widzowie właśnie, że ten. Że o, ale kozacko, nie mogą się doczekać, nie? Ale by była klapa, gdyby nie wypaliły. To ja mówię, ci wypali, tak, dziękuję za widzenia. Czy jeden jedzie, tego? Mój ten niebieski, to jest przyjaciel Tomka. Ale po prostu mnie to jest, kurwa, ten. Albo to był ten sam, tylko że wraca. Może pomylił drogi. Ale już to je walił. Jest mi gorąco, jest w tym słońcu, nie? No trochę gorąco. A ty w ogóle w czarnym, ja w sumie też czarnym. O. I co, kombi za duże, za małe było? Tak, wiele za mało kombi, nogi nosowały. A jakie to było? Jakiś no name, nie wiem, a fajnie wyglądało, no czy wiesz, tak typowe, nie, bez garba, tak typowe. Za te 300 to fajnie był nawet. No patrz, no. Daj prawo, nie przejdziemy, chodź. Powiedz tak, a kuku, madafaka. No i nara, kurde. Essa wariat. No widzenia. Wiesz, widzisz, to jest kolejna feta, mu to moto, nie? Czyli musi stać, umijasz dróżką, ścieżką, chodnikiem czy dziurą. Ale moto się sprawdza w takich wielkich miastach, w Warszawie, w Berlinie i ogólnie, bo autem to tak ciężko się tam jeździ. Wiem, się widziałem, byłem tam z tym autem w Berlinie. A właśnie. Tam jest taki ruch, że ja nie wiem, a mi ogarniam chyba w aucie, żebym wtedy go spodobał od razu, nie? Bo słuchaj tego, jechaliśmy po kamerkę. No. Przez centrum Berlina 30 km jechaliśmy prawie 2 godziny. No co ci mówię, że Berlin to jest tak, bo to jest no ten, duże miasto w miarę, nie? No tak, kurde, bardzo duże miasto. No właśnie, no. Ja tam Berlin zwiedziłem, nie wiem, jedną trzecią, nie, jedną piątą chyba. A to właśnie, taki. A po co ty tam w ogóle byłeś? Co? Po co tam byłeś? A to pojechałem sobie ciuszki kupić, takie pierdolone, a pojechałem oglądać, nie wiem, co. A Gucci te sprawy.
to szkoła. Ale ponieważ tu jest 30. Tutaj 30 jest? 40 to jest znak, nie pamiętasz, które mówiłem. A, zapomniałem! Jak masz pamiętać, że wczoraj mnie strzałeś w ogóle. No nawet właśnie. Się zastanawiam, o co chodzi. Mówiłem, dzisiaj ogarniam interkomia spokojnie, a chacie mówiłem, to zawsze coś zawsze działa. To się ogarnęło, kurde, ale się podjarałem, nie? Ja się dalej jaram, ty. Ej, teraz możemy sprawdzić ten zasięg w sumie. Stań tutaj na czerwonym. No. I ja jadę i testuję. Dobra, ja coś to mów ciągle, ja będę też mówił, nie? Dobra. No. Halo. Nie, no czekaj, jeszcze za blisko. Co ty robisz? Dobra, 100 metrów, słyszysz? To dobrze, słyszę normalnie. Dobra, jedziemy dalej, 200 metrów. Obiecuję, że będzie około mnie. Nie widzę różnicy w ogóle, a ty? Ja też, bez różnicy w ogóle. 300 metrów. To mało na interkom, no dobrze, dalej. Ile tutaj mamy? 400 metrów. O, już przerywa troszeczkę, bo jest po ukosie. O, trochę przerywa, no. A jedź dalej. 500 metrów. Mów coś. Halo. Słuchaj, jeszcze dość gadać normalnie, nie? Ale przerywa coś, 600 metrów już. Ale co jest normalnie, czy nie? Ale teraz już zaczyna przerywać, 700 metrów. Dobra, cofaj, wracaj, że nie ma sensu. No, 700 metrów około, tak żeby się rozumieć normalnie. Ale raz ty słyszysz jeszcze trochę, przerywa, słyszysz, nie? Przerywa, kurde. A czy raz ty rozumiesz, nie? No rozumiem, ale przerywa. Ej, tam ktoś jest, zobacz, na lewo. A nie, dobra, myślałem, że to jakiś rider. Gdzie żeś pojechał? Co to się dzieje? Tu jedzie? Gdzie ty żeś pojechał? No jadę na nową, a gdzie, co? Gdzie żeś pojechał? No bo ja cię nie widziałem. Dobra, czekaj. Ja na nową już. Jestem prawie na nowo, widzę a cię. Dobra. A co tak ten, nie, dopiero co wyjechałeś? Co? Widziałeś tego dziadka Simpsonie, czy nie? Nie widziałem. Pokazałem mu lewo, takie patrzy na mi lewo, mi odwagał, czaj, to nie wierzę, to nie miał kamerki. A on zawsze jeździ w otwartym kasku, nie? Pa, no, zrobił no taki opacz. Raz go widziałem z papierosem, co jechał. On zrobił taki opa. To takie zajebiste. Kurwa, Piotr! Dawaj, lewo. Lewo, lewo. Ciekawe, czy ktoś będzie. Myślę, że dużo są, nartuję. Myślę, że nikogo nie będzie, jak zwykle. Także oceniajcie w komentarzu, jak słychać ten mikrofon. Ogólnie, bo nowe położenie mikrofonu jest i ogólnie ten interkom, jak słychać, czy ciszej trochę dać, czy co? Nie, dobrze, że to jest. No właśnie, zaczynamy na mikrofonie, no bo ja cię słyszę normalnie, a na mikrofonie, żeby nie było przesterów, nie? No wiem, co chodzi. Przecież nie było, patrzyliśmy w kawałek, ale... O, zobaczymy teraz. Ja z blendą ogólnie zawsze jeżdżę, to mi ciężko teraz z tym. Co z blendą? Nie wiem, że ludzie nie patrzyli na mnie. Piękny jesteś, kurwa, piękny jesteś. Ratuję. Znaczy, no nie ratuję, ale ja to wiem. Dobra, ludzie, my sobie jedziemy na jakąś bułkę, nie? Na jakąś bułkę? Mamy nadzieję, że się wam spodobało i możecie oceniać jakoś tych interkomów. A to, pa. Esa, wariat. I tak ogólnie to jeszcze chciałem podziękować donatorom, bo to wy przyczyniliście się do tego, że kupiłem sobie interkoma. Ja też dziękuję. A ja... No i co, mam nadzieję, że nowsze materiały będą lepsze już z interkomami, nie? Będą zarąbiast. Dobra, także jeśli się wam spodobało, no to oczywiście zostawcie łapkę w górę, komentarz, ocencie jakoś. I co tam jeszcze, wbijajcie do mojej grupy oraz do mojego Instagrama, bo dużo się dzieje. I co, widzimy się w kolejnym motovlogu, siemano!